Halo, halo, cześć, witajcie. Witamy Was na turkusowym śniadaniu. Jesteśmy w budynku siedziby Unity Group we Wrocławiu. Naszym gościem specjalnym jest Paweł Wirecki. Będzie dzisiaj opowiadał, jak można zacząć drogę w stronę turkusu, będąc w firmie produkcyjnej. Bardzo duże zainteresowanie było przed wydarzeniem, było kilka pytań przed w zasadzie, więc też Paweł będzie się odwoływał do tych pytań. A ja już oddaję głos Pawłowi. Jeszcze pewnie kilka osób będzie dochodzić, więc tak spokojnie będziemy tutaj się rozkręcać. Na początek, Paweł, może jakbyś nam powiedział, jak w ogóle to się wszystko zaczęło u Ciebie? U mnie to wszystko zaczęło się od lenistwa. Nie, ja zawsze nawet właśnie jeżeli chodzi właśnie o stosowanie takich czy działanie inaczej, nie? To zaczęło tak naprawdę się od lenistwa. Od szkoły to już byłem ten inteligentny, ale leniwy, to miał z plastyki 3, bo prac nie donosił. Ale no, jak prawdopodobnie wielu z nas, ja praca zawsze, gdzieś tam zawsze była ta wizja, że okej, no praca to jest jakiś taki obowiązek, nie? I zawsze myślałem w tym kierunku, okej, jak tutaj pracować mniej, albo jak pracować krócej, nie? Nawet na studiach sobie tak policzyłem kiedyś, że jeżeli do 30 tam będę zarabiał taką określoną kwotę pieniędzy, to później do 40 odłożę tyle, że będę w stanie przejść na emeryturę i żyć, włożyć pieniądze na lokatę i żyć sobie tam z procentów, ale no mimo że studiowałem kierunek ekonomiczny, to nie wziąłem pod uwagę ani inflacji, ani zmiany stóp procentowych, ani kredytu na mieszkanie, żony, dziecka i tego, że jakby budżet studenta tak trochę się różni od jakby budżetu 30-latka. Tak, ale to, co też jeden z moich szefów powiedział, że bo byłem wtedy planistą produkcji, że dobry planista to leniwy planista. I w tym rozumieniu, że taki właśnie leniwy planista to zawsze sobie gdzieś tam tą pracę usprawni, zorganizuje, zrobi jakieś narzędzia w Excelu, napisze makra i jednocześnie właśnie będzie miał tam mniej tej roboty, ale efekty będą. I ja zawsze też właśnie traktowałem siebie i widziałem siebie jako taką osobę bardzo procesową i u mnie też ta myśl była taka, że okej, jeżeli ja sobie faktycznie te procesy wszystkie poukładam i te bloczki gdzieś tam będą ze sobą grały i dodatkowo jeszcze właśnie będę robił jakieś optymalizacje, automatyzacje tych procesów, to koniec końców to wszystko zacznie samo działać, no ja będę miał więcej czasu, żeby, że tak powiem, kultywować to moje lenistwo. I o ile byłem na stanowisku takim specjalistycznym, to w jakimś stopniu to nawet działało, ale w momencie, jak zostałem awansowany na stanowisko menedżerskie, to ja w dalszym ciągu miałem to w głowie, że dobra, to ja teraz jestem menedżerem i ja tutaj mam władzę i ja mam te super pomysły, bo dlatego zostałem awansowany na menedżera, więc ja tutaj zaraz wszystkim, że tak powiem, wszystko pousprawniam, wszystkie te bloczki poukładam i to wszystko będzie fantastycznie działać i ja będę miał czas i ludzie będą super zadowoleni i to, no i to kurde nie działało, nie? Do końca, nie? Efekt był też taki, że zamiast jakby mieć tego czasu coraz więcej, to ja pracowałem coraz więcej, no bo też było tak, że no, ja zostałem awansowany dosyć młodo, bo ja miałem 26 lat, jak zostałem szefem jakby całego działu planowania w firmie liczącej prawie 1000 osób. No to ładnie. No ale też byłem jakby zupełnie do tego nieprzygotowany, więc też miałem tą tendencję do tego, że no okej, że nawet jakby tam, bo wszyscy mówili do deleguj, ale no co z tego, że ja delegowałem, jak później ci ludzie robili to gorzej niż ja bym sam zrobił. No właśnie. Więc ja jakby robiłem bardzo dużo, no i to zamiast siedzieć te 6 moich wymagodzonych godzin w pracy, czy tam ten czas pracy, po których mogę powiedzieć, że skończyłem się dzień, no to było 10-12 godzin plus wieczorem maile, plus jeszcze weekend. I w pewnym momencie do naszej firmy dołączył taki człowiek jak Mariusz Wilczyński. To był człowiek, który przepracował 12 lat wcześniej w Toyocie. I tak, w tamtym momencie ja właśnie raportowałem chyba do prezesa bezpośrednio, Mariusz do dyrektora operacyjnego, ale tak po dosyć krótkim czasie jakby zaznajamiania się, tak powiedział: Mariusz, dobra, to ja bym chciał pracować dla ciebie. Jest jakby z tą moją organizacją, przeniosłem się w struktury właśnie Mariusza, czyli teoretycznie jakby w całej hierarchii spadłem o 2 poziomy, gdzie niektórzy ludzie się stukali w głowę, ale to był jakby jeden z lepszych wyborów w moim życiu, bo ja od Mariusza się bardzo dużo nauczyłem. Raz to, że facet miał bardzo
bardzo dużą wiedzę odnośnie i planowania, i logistyki, ale też ja mam taki zeszyt, w którym sobie zapisuję na końcu takie różne cytaty, czy to z książek, czy jakieś mądre myśli, czy jakieś kąśliwe riposty. I tam mam dosyć sporo cytatów z Mariusza i jednym z takich cytatów było to, że menedżer musi mieć czas na myślenie. No i to był jeden taki właśnie, jeden taki przeskok w mojej głowie, że okej, że to ja w sumie niekoniecznie muszę mieć ten czas na to, żeby nic nie robić, tylko żeby właśnie myśleć i wymyśleć, że tak powiem, kolejne jakieś fajne rzeczy, które możemy tutaj w firmie robić. Kolejną rzeczą, którą powiedział, to jest to, że to nie menedżer jest odpowiedzialny za wynik, tylko ludzie. A menedżer jest odpowiedzialny za to, żeby tym ludziom stworzyć odpowiednie warunki do realizowania tych wyników. Mhm. Nie? I to też był też kolejny taki przeskok, że ja muszę faktycznie bardziej wesprzeć tych ludzi w tym, żeby oni realizowali te wyniki, a nie realizować je sam, bo to oni są za to odpowiedzialni. Tak? Kolejną rzeczą, którą powiedział, którą ja też bardzo często powtarzam też w obecnym filmie, że podstawowym obowiązkiem menedżera jest mieć czas dla ludzi. Nie? I to też zacząłem starać się robić, chociaż było ciężko, no bo to jak mówię, no to był ten czas i ta firma, gdzie no, siedziało się w pracy po 12 godzin dziennie, więc gdzie tu jeszcze znaleźć czas dla ludzi, to było trudno. No ale przyszedł taki moment, że zmieniłem firmę i przyszedłem właśnie do firmy Xeos i tutaj natrafiłem na takiego człowieka jak Simon Enger. I Simon było tyle ciekawą postacią, nawet Paulina do niej z działu właśnie powiedziała, że Paweł, ty musisz koniecznie wspomnieć o Simonie, bo on nas nigdy nie korygował. Nie? Aha. I to był właśnie taki człowiek, który dawał nam... Firma Xeos też powstała dopiero 2 lata temu, więc my tam przyszliśmy tak naprawdę jeszcze pół roku, zanim się produkcja uruchomiła, pół roku wcześniej. I Simon nam dawał właśnie bardzo dużo wolności, mimo tego, że byliśmy zupełnie zieleni, jeżeli chodzi o branżę, o tą branżę, w której pracujemy, a firma Xeos zajmuje się remontami silników lotniczych, jednymi z największych i najnowocześniejszych na świecie, bo to jest wielkość takiej furgonetki, one napędzają te słynne Jumbo Jety, czyli Boeing 747. Tak jest tym charakterystycznym gardłem na początku. No i jest to dosyć, że tak powiem, inny i bardzo specyficzny rodzaj produktu, ze względu choćby na wymagania jakościowe w lotnictwie, czy choćby ze względu na koszty, które koszty samych części na przykład i koszty takiego remontu, które są. Bo to nie jest liczone w setkach, to będzie w milionach. To w międzyczasie przerwa na łyk kawy, bo zakładam, że nas dobrze widzicie i słyszycie i zapomniałem o tym zapytać na początek. Także jeżeli nas dobrze widzicie i słyszycie, to śmiało piszcie, dajcie kciuka w górę, żebyśmy wiedzieli, że jest okej. Okay. Testy wykazały, że jest okej, okay, ale wiadomo, jak coś jest nie okej, okay, to piszcie. Technicznie. I jak macie pytania, to też jak najbardziej piszcie w komentarzach, bo od tego jest właśnie live, żebyśmy wchodzili w interakcję. Mamy tutaj oczywiście pewien program przygotowany, ale jak najbardziej pytajcie, bo to jest bardzo ciekawa taka perspektywa właśnie menadżera, który wprowadza te turkusowe praktyki w jakiejś firmie i no, rzadko akurat, przynajmniej jeżeli chodzi o Wrocław, mamy takiego gościa, więc śmiało pytajcie. No. Więc kontynuując, no, Simon raz, że właśnie dawał nam bardzo dużo swobody, bo mimo, że byliśmy zieleni, no to jakby no, zawsze pozwalał nam wdrażać nasze pomysły, jak z tym działać. Nie? Drugą rzeczą, bo Simon tak naprawdę dosyć, już w momencie jak zaczął się ten taki moment, gdzie on wiedział, że za chwilę będzie już jakby kończył, bo on był startup managerem, czyli było wiadomo, że jest jakby na pewien okres czasu, że już będziemy odchodzić, no to zaczął też przebąkiwać, a może by właśnie z tego naszego customer business, czyli tego naszego działu, zrobić taki samozarządzający się zespół, bez menedżera. I nawet tam dyskutował tym z nami, dyskutował tym z prezesem, nawet gdzieś próbował benchmarkować w jakichś innych zaprzyjaźnionych firmach, jak to działa, ale z różnych powodów jakby to nie wypaliło. I ostatecznie no, mnie kopnął zaszczyt jakby przejęcia schedy po nim. I to, co jeszcze Simon bardzo ciekawego zrobił, to on
zbudował zespół złożony z bardzo różnych ludzi, o bardzo różnych doświadczeniach, kompetencjach i też różnych charakterach. Nie? Bo tak jeszcze krótko powiem, bo dział, w którym pracuję, to jest customer business, się zajmujemy jakby no wszystkim, co jest związane z klientem, czyli jakby od kontraktów przez pozyskiwanie jakby dokumentacji niezbędnej do remontu takiego silnika, przez jakby koordynację wszystkich rzeczy, które dzieją się na produkcji, a są związane, mogą być związane na przykład ze zmianą terminu, ze zmianą kosztów, gdzie są potrzebne jakieś decyzje klienta, aż po koordynację, przygotowanie już dokumentacji na wyjściu i zafakturowaniu tego wszystkiego. I zespół, który stworzył Simon, to zaczynając jest Marcin Tarnaski, który był wcześniej analitykiem w takim obszarze inżynieryjnym, jeżeli chodzi o silniki lotnicze, a tutaj jest w stanie niezwykle profesjonalnie budować super efektywne relacje z klientem. Mamy Anię Kryską, która wcześniej też pracowała czy jako planistka, czy właśnie w obszarze związanym z klientem, to nasz zespołowy tak naprawdę największy żywioł, ale no to też jest osoba, która, że tak powiem, jak da się zadanie, to ma się 100% pewność, że ona dowiezie wtedy, kiedy powiedziała, że dowiezie. Tak? Bardzo mocno można ufać. Jest Marcin Regulski, inżynier z bardzo dużym doświadczeniem, który nas wspiera, ma ogromną wiedzę na właśnie budowy silników czy procesu remontów silników i nas bardzo dużo tutaj wspiera właśnie z takiego technicznej perspektywy, ale to też jest człowiek, który się okazał, że ma bardzo duży taki drive, jeżeli chodzi o tematy komercyjne. Jest Dymitr Szymczak, student lotnictwa z Berlina, pochodzący z Leszna. Jest to człowiek, który właśnie do nas dołączył właśnie jeszcze tak naprawdę w trakcie studiów i to jest człowiek, którym no, nigdy nie widziałem tak szybkiego postępu w tak krótkim czasie, nie? Bo on jak do nas dołączył, to jak się właśnie ostatnio mi opowiadał, że nawet do inżynierów mówił naszych per pan, a w tym momencie nie dość, że no, nie tylko jest specjalistą, ale można powiedzieć, że w tym, co robi, jest ekspertem, nie? Jeżeli chodzi o nas firmę. No jest też Paulina Neyman, która miała no, też dużo różnych doświadczeń, czy jako planista, czy jako obszary związane z klientem, czy bardzo dużo, jeżeli chodzi o project management, niesamowicie skuteczna osoba, bardzo taka, można powiedzieć, zaufana, nie tylko jeżeli chodzi właśnie o nas dział, ale też jeżeli chodzi o inne osoby u nas w firmie. Ja je też często powtarzam, że to jest najbardziej rozsądna osoba, jaką ja w życiu poznałem, nie? Więc ja dostałem taki zespół i mając te doświadczenia, które gdzieś tam jakby zaczęły się jakby od tego mojego lenistwa i też to był okres, końcówka pracy w poprzedniej firmie tych CEOS-ie, gdzie zacząłem czytać różne książki i materiały na temat leadershipu i też trafiłem na takie książki jak Szef, który ma czas, czy Liderzy jedzą na końcu. No i z tego poznałem, że okej, to no i też to, co robił Simon, tak? I o czym mówił właśnie o tych zarządzających się zespołach, że może można by to zacząć robić trochę inaczej, nie? Trochę inaczej i niekoniecznie może ja potrzebuję być, to moje lenistwo, czyli to, że okej, ja chcę pracować mniej czy krócej, że może można pracować po prostu przyjemniej, tak. Nie? Że to że może to jest właśnie tędy droga. I to, co zacząłem robić tak naprawdę, tylko już nie pamiętam teraz, to chyba już było jakiś czas po tym, jak Simon już wrócił do Niemiec, i ja przejąłem dział. To, co ja powiedziałem, to jest to, że to, co cenię, to jest odwaga w podejmowaniu decyzji. Pod warunkiem, że bierzemy odpowiedzialność za te decyzje, ale nie w rozumieniu tego, że jeżeli popełnimy błąd, czy podejmiemy niewłaściwą decyzję, to będziemy za to ukarani, tylko że w naszej odpowiedzialności leży to, żeby w pierwszej kolejności ten błąd i skutki tego błędu naprawić,
ale też nie samemu, bo jeżeli nie jesteście w stanie sami, to jestem ja, jesteśmy my jako zespół. Jeżeli macie jakikolwiek problem, to w pierwszej kolejności właśnie podnieście rękę, powiedzcie, że ok, popełniłem błąd i potrzebuję pomocy. Znaczy, nie? I też druga rzecz, żeby z tych błędów, które popełniamy, wyciągać lekcje, żeby uczyć się i nie popełniać tych błędów jeszcze raz. Na pewno nie jest to jedyna rzecz, która jakby tutaj zadziałała, ale to, co zacząłem obserwować, to jest taka trochę ewolucja, jeżeli chodzi właśnie o to podejmowanie decyzji. Nie? No bo oczywiście na początku jako menedżer wydawałem polecenia, że robimy coś tak i tak. Mhm. Nie? Jedziemy. Nie? Później jakby kolejny taki etap to są konsultacje, że ludzie właśnie jakby przychodzą i mówią, okej, mam problem, Paweł, jak ja mam to zrobić? No to zrób to tak i tak. Później jest taki etap zatwierdzania, czyli Paweł, okej, mam taki problem i chcę go rozwiązać tak i tak. Mhm. Nie? No mówię, okej, idź. Nie? Później jest taki informowania, że Paweł, miałem taki problem i rozwiązałem go tak i tak. A teraz coraz częściej pojawia się taki element, że już właśnie nie informują, że idę na jakieś tam spotkanie kierownictwa i tam się mówi, ojej, mamy taki duży problem, Paweł tam musi go rozwiązać. Ja wracam do zespołu, posłuchajcie, mam taki problem, a nie, Paweł, my go rozwiązaliśmy tak i tak, nie? I no, to nie jest tak, że, nie wiem, no, wszystkie problemy już teraz są tak rozwiązywane, bo też pamiętam, byłem na takim bardzo ciekawym szkoleniu z przywództwa sytuacyjnego, to jest taka, nie wiem, jak nazwać, metoda Kena Blancharda, autora jednominutowego menedżera. I ona mówi o tym, że właśnie każdy jakby o etapach rozwoju, dojrzałości każdej osoby pracownika, tylko nie jakby w kontekście osoby jako osoby, tylko osoby połączonej z danym zadaniem. Bo nawet jeżeli mamy super, ekstra, senior, specjalistę, ale dostanie on zadanie czy jakąś odpowiedzialność, w której nie ma kompetencji, to na początku on potrzebuje takiego bardziej jakby dyrektywnego pokazania po prostu, okej, to się robi tak i tak, ta osoba musi się nauczyć tego, co robi, a później im dalej w las, to tym bardziej jest jakby samodzielna i samodzielnie podejmuje decyzje, ale też to, co się u nas zaczęło dziać, to, że ludzie, mój zespół jakby coraz rzadziej jakby przychodzi do mnie właśnie konsultować różne rozwiązania, tylko częściej albo konsultujemy jakby z całym zespołem, albo konsultują te rozwiązania między sobą. I to jest takie właśnie mega fajne, że jakby że ten zespół staje się coraz bardziej samodzielny i samowystarczalny. To ja mam takie pytanie, bo to jest akurat temat, myślę, że szalenie istotny, branie odpowiedzialności w firmie. Natomiast podałeś taką sytuację, że przyszedłeś, powiedziałeś, że można popełniać błędy, jeżeli bierze się za to odpowiedzialność, tak. I później podałeś te etapy, co się dzieje, tylko że pytanie, czy to tak się samo zadziało, czy ty jeszcze jakoś stymulowałeś to po międzyczasie, bo to tak wygląda, jakby to już, wiesz, był wynik gotowy, ale po międzyczasie to myślę, że nie, 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 tak coś nie, robiłeś, nie, 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 to, jakoś to animowałeś. To nie jest na pewno tak, że to... To się samo nie zadziała, To nie? Się samo nie zadziała, no tak. Bo kolejną rzeczą, którą też zrobiłem jakby w duchu tego, że menedżer musi mieć czas dla ludzi, no to tam się zorganizowaliśmy tak, że mieliśmy faktycznie jakby te, no tak jak każdy dział, nie wiem, raz w tygodniu spotkanie działowe, godzinka, ale to, co ja zrobiłem też, to spotkanie jeden na jeden, raz w tygodniu pół godziny z każdym. Okay. I mimo to, że właśnie no, były takie głosy, po co tak często, to może niepotrzebne i tak dalej, dobra, ja się uparłem i właśnie i cały czas to kontynuujemy. Oczywiście to nie jest tak, że okay, czasami to skasujemy, czasami się odbędzie, czasami się nie odbędzie, ale zazwyczaj się odbywa to spotkanie. Też nie wykorzystujemy go zawsze, tak nie wiem, do rozmawiania o jakichś sprawach służbowych czy bieżących, tylko też po prostu do pogadania. I z mojej perspektywy, bo tak kurczę, cały czas przygotowując się do tego, sobie właśnie myślałem, czy muszę się zapytać zespołu, jaką z perspektywy czasu oceniają to jeden na jeden. Czy tego to jest za dużo, ale tak jakby z mojej perspektywy to te spotkania pozwoliły też, nazwijmy to, nawiązać pewną jakby więź, tak? Nabrać pewnego zaufania, że ludzie zobaczyli to, że ja im ufam i że faktycznie oni mają ten mandat do podejmowania tej decyzji o tym, że mogą mi zaufać
i że faktycznie te decyzje oni mogą podejmować. Nie? Tam jeszcze dodawałem taką jedną gwiazdkę, nie? Że nie mylmy odwagi z brawurą. Okej, okay, jaka jest różnica? Jak między kowbojem a inżynierem, nie wiem. Okej. Także na pewno to jest czas, no bo z tym zespołem pracuję w tym momencie praktycznie 2 lata i to jest ten moment, gdzie my dopiero jakby zaczynamy, jakby, no, przez ten czas uczyliśmy się samych siebie, uczyliśmy się pracować jako zespół, było trochę konfliktów, które gdzieś musieliśmy rozwiązywać i to tak naprawdę ewoluowało, no, ale kluczem jest to, żeby faktycznie mieć czas dla tych ludzi, poznać tych ludzi, okazywać im zaufanie do tego, co robią i dać się poznać też i udowodnić to, że oni mogą tobie zaufać. Bo to jest, mi się wydaje, że kluczowe, bo jeżeli ludzie nie będą tobie ufać, to nie będą podejmować ryzyka tutaj, nie będą jakby mieli tej odwagi do podejmowania tego ryzyka, bo będą bali się konsekwencji. Mhm. Ale jeżeli zobaczą, że faktycznie nie mogą podejmować te działania i faktycznie to jest tak, jak ja mówię, że to nie chodzi o te konsekwencje, tylko o to, żeby jakby wspólnie działać, żeby te rzeczy naprawić, żeby na tych błędach się uczyć i próbować różnych nowych rzeczy, to zaczyna działać. Tak? Jeszcze jedną rzecz taką, którą zrobiliśmy, to jest kwestia celów, bo ja w poprzedniej firmie miałem takie właśnie doświadczenie, bo tam mieliśmy i cele kwartalne związane z premiami, i cele roczne związane z podwyżkami. I moje doświadczenia były z tym takie, i ta poprzednia firma też była bardzo dynamicznie rozwijającą się firmą. No i w takich firmach wiadomo, jakby w trakcie roku priorytety się bardzo często zmieniają. I efekt był taki, że my sobie na początku roku ustaliliśmy te cele różne roczne i na koniec roku efekt był na przykład taki, że dobra, część celów się zrealizowało, super, część celów się nie zrealizowało, ale do tych niezrealizowanych była taka lista wymówek, dlaczego nie. Okej. Okay. Więc no, mówiliśmy, dobra, obiektywny, nie? To nawet nie usprawiedliwiony, tylko obiektywny, że faktycznie po prostu w trakcie roku się cele się zmieniły, inaczej, przepraszam, priorytety się zmieniły i te cele się zdewaluowały. Środowisko biznesowe się zmieniło. Tak, tak, tak. Więc no, taka przemyślenie, no to po co te cele w ogóle na początku stawiać, no tak? No drugie takie sytuacje były, gdzie myśmy faktycznie te cele jakby zmienialiśmy na przykład w trakcie roku, mówimy, dobra, to już nie jest ważne, bo się zmieniły priorytety, zmieniła się sytuacja, to ten cel wykreślamy, może wstawimy jakiś inny, ale też taką najniebezpieczniejszą rzeczą, którą zauważyłem, to było takie sytuacje, kiedy ja mówiłem, dobra, to teraz zostawmy to i skupmy się na tym, bo to jest priorytet. A odpowiedź była taka, ale to ja za to dostanę pieniądze. Ja za to dostanę premię i za to dostanę podwyżkę i z tego będę rozliczony. No więc myślę, że właśnie wyznaczenie tych celi jakby tracimy z oczu to, po co my właściwie jesteśmy w tej firmie. I też mieliśmy takie sytuacje, że jak się nasz ówczesny prezes kurzał, że te cele, był taki kwartał, gdzie wszyscy osiągnęli cele kwartalne, wszyscy mieli dostać premię, a wyniki firmy na łeb, na szyję, w dół. Mhm. Nie? I wielkie zdziwienie, dlaczego tak jest. Nie? Bo faktycznie ludzie się skupiali na tych rzeczach, które jakby mieli gdzieś tam wpisane, a niekoniecznie myśleli o tym, że okej, okay, jak robić to, żeby okej, okay, cała firma pewnie działała. Tylko skupiali się na tych rzeczach indywidualnych. I to, co my zrobiliśmy i bardzo, bardzo mi w tym w sumie pomogli też nasi poprzedni prezesi w KSOS-ie, bo jak to było w 2019 rok chyba, tak? Czyli jakby pierwszy rok naszego takiego już prawdziwej produkcji, gdzie zaczęliśmy coś robić na produkcji, tam było, no okej, okay, no to trzeba się określić nasze cele na kolejny rok, 2020, więc zabrali nam piękne okoliczności przyrody pod Karpacz i zamknęli w piwnicy bez okien. No i tam przeprowadziliśmy warsztaty i to, jak oni określili cele na 2020 rok, powiedzieli, że ważne są 3 rzeczy. Bezpieczeństwo, jakość i terminowość. Tam oczywiście była jakaś dodatkowa otoczka i parę innych rzeczy sobie definiowaliśmy, ale tak naprawdę jakby no, oni określili je tak bardzo, bardzo ogólnie, dając jakby mi tutaj też bardzo dużą swobodę, okay, to co ja mam teraz kaskadować i określić dla mojego zespołu.
I to, co my wtedy zrobiliśmy, to jest taka tabelka SQ, BCP, że tam jest safety, bezpieczeństwo, quality, jakość, tam się określa różne metryki mierzy. Ja tak wziąłem tę tabelkę, tak wzięliśmy na dobra, to teraz powiedzmy sobie, jaki jest idealny wynik z punktu widzenia XEOS-a w danej kategorii, który XEOS powinien mieć na celu i na radarze. Czyli jakby tam, jeżeli dostawy, to 100% dostaw na czas. Jeżeli jakość, no to zero kosztów złej jakości, zero reklamacji. Koszty, zawsze, że tak powiem, wynik lepszy niż budżet. No i później wzięliśmy to, dobra, no to teraz customer, z punktu widzenia właśnie customer business naszego działu, jak, co my powinniśmy osiągnąć, żeby te cele jakby takie ostateczne dla XEOS-a były możliwe do osiągnięcia. I później zrobiliśmy sobie taką burzę mózgów, ok, to co my możemy zrobić w ciągu najbliższego roku, żeby się do tego celu zbliżyć. I powstało tam kilkadziesiąt chyba różnych pomysłów zdefiniowanych, czy jako problemy, czy jako faktycznie jakiś zdefiniowany jakiś projekt, który trzeba przeprowadzić, czy usprawnienie. I wrzuciliśmy do po prostu worka tematów. Bo w poprzedniej firmie też działało się mniej więcej w podobny sposób, że się później jakby te wszystkie zburze mózgów rozpisywało na osi czasu w trakcie roku. Co kiedy zrobić? No i efekt był taki, że zawsze tam, nie wiem, 90% rzeczy było do zrobienia w pierwszych 3 miesiącach. Nie? No i efekt był taki, no, którego można się spodziewać, że bardzo dużo rzeczy po prostu było nie realizowanych w tych założonych terminach, no co powodowało też różnego rodzaju frustracje u niektórych. I to co my zrobiliśmy, to jak wrzuciliśmy to do worka i powiedzieliśmy, dobra, to są rzeczy, które chcemy gdzieś tam w trakcie roku zrealizować. Wybierzmy sobie parę takich rzeczy, które jakby powinny być pierwszym naszym priorytetem, to kto by chciał, nie wiem, kto chciałby się czym zająć. I tak porozdzieliliśmy parę tematów, którymi zajęliśmy się w pierwszej kolejności i tam też było pytanie, no to dobra, to na kiedy to ma być zrobione? No. Róbcie, zobaczymy, na kiedy zrobimy, tak? No i to spotkało się trochę z mieszanymi uczuciami, tam jedna osoba też mówiła, że nie, to ja muszę mieć terminy, ja muszę mieć KPI, żeby tutaj skutecznie działać, no ale ja byłem trochę uparty, że dobra, KPI-e możemy mieć, jasne, tylko to dajcie mi takie KPI, które faktycznie będą miały dla nas jakąś wartość, niektóre nie będą tylko słupkami, które będziemy uzupełniać, tylko coś, co nam faktycznie pomoże. W tym momencie mamy 4 KPI-e, ale to, bo w zeszłym roku wdrażaliśmy ISO, ale to też są bardziej takie check co tydzień, okay, czy ile mamy tam zaległych faktur, bo powinniśmy mieć 0, czy mamy jakąś zaległą dokumentację, czy mamy jakieś zaległe decyzje od klienta i tam wszędzie powinniśmy mieć 0. Ale do tego chyba jeszcze, tak, do tego jeszcze wrócę. No i efekt był taki, że właśnie w sumie ta osoba, która jakby tak najbardziej właśnie cisnęła o to, że musimy mieć daty, cele i tak dalej, w okolicach chyba już października czy listopada, tam jakieś tematy już się skończyły, no i tam było, no to dobra, tam idź zobacz do tego naszego worka, tam wybierz sobie jakiś kolejny temat i ten i działaj dalej. No i ta osoba zaraz wróciła, mówi, Paweł, my już tam prawie wszystko zrobiliśmy, już nie ma co brać, nie? Dobra, jest. Wow. I tutaj też czapki z głów dla mojego zespołu, bo to się działo w roku 2020, czyli tak kiedy zaczęła się pandemia, kiedy my zaczęliśmy tam bardzo dużo pracować też z domu na home office, gdzie przez 7 miesięcy pracowaliśmy też jako cała firma w ograniczonym wymiarze czasu i mimo wszystko udało się praktycznie większość tych tematów zorganizować. Część oczywiście gdzieś tam zdewaluowała i stwierdziliśmy, dobra, to tym się nie zajmujemy. Część gdzieś się przeciągała w czasie z różnych powodów, część się w ogóle nie dało zrealizować i gdzieś tam przeszło to na przyszły rok, ale ogólny efekt był zarówno jakby dla mnie, no i też mam wrażenie, że dla ludzi bardzo zadowalający, że faktycznie my zrobiliśmy bardzo, bardzo duży postęp w tym zeszłym roku, jeżeli chodzi o realizację tych rzeczy. I taka ciekawa rzecz, bo w tym roku zrobiliśmy to dokładnie to samo, czyli zrobiliśmy sobie też ten worek właśnie, worek rzeczy, a że ja sobie gdzieś tam we wrześniu robiłem online takie szkolenie z Agile'a, mówię, dobra, to może spróbujemy teraz coś nowego, nie? Jakieś takiego pseudo-scrama sobie zrobimy.
I że będziemy wybierać jakiś temat, podzielimy się na dwa zespoły i każdy zespół będzie miał jakiś taki mini projekt i będziemy tam, nie wiem, żeby go tak rozłożymy, żeby on był na tyle mały, żeby go tam w ciągu 2 tygodni na przykład zrealizować. No i tam jeden z tych projektów się fajnie zrealizował, był trochę prostszy, drugi z różnych powodów trochę się przeciągał. I no, ja tam gdzieś challenge'owałem właśnie zespół, że słuchajcie, nie, może to trochę uprościmy, może tak nie komplikujcie tego tematu, nie, no zróbmy coś, żeby mnie do tego poniedziałku tam powiedzieć, że okej, już jest temat zamknięty, nie, i wtedy usłyszałem, Paweł, ty nas tak nie ciśnij, bo my to chcemy zrobić dobrze. I jeżeli ty nas będziesz cisnął i będziemy się, że tak powiem, stresować i że tak powiem, skupiać na tym, żeby zamknąć to w terminie, to to wszystko straci na jakości, nie. Ja mówię, dobra, jest, nie, kolejny, że tak powiem, super efekt. No i tak się skończyła nasza przygoda z pseudoskramem, bo oczywiście no, tam odpuściliśmy, no i zespół tam w ciągu tam kolejnych 2 tygodni jakby temat zamknął, nie, z naprawdę fajnym efektem. To, co jeszcze zrobiliśmy i to też była bardziej inicjatywa już zespołu, to zrezygnowaliśmy z kontroli czasu pracy, bo u nas w firmie też są jakby tam bramki, trzeba się odbijać, tak, trzeba tam później wypełniać różne jakieś tam formularze, czy w SAP-ie, czy w PDF-ie, czy papierowe. No i tam zespół też powiedział, że no może przejdziemy po prostu na zadaniowy system pracy, czy ktoś tam mówił, nielimitowany czas pracy. Tak. Nie, ale to właśnie to była moja gwiazdka, że okej, możemy to zrobić, ale pod warunkiem, że faktycznie nie będziecie jakby siedzieć tutaj po godzinach, no bo mimo tego, że zadaniowy czas pracy, no to w dalszym ciągu zgodnie z prawem pracy jakby wam wynagrodzenie za nadgodziny przysługuje, nie? I to był taki jedyny warunek, który powiedziałem, żeby tego po prostu nie przeciągać, nie wykorzystywać i po prostu nie zapomnieć się w tym, że będziecie po prostu siedzieć po naście godzin w pracy i po prostu nie będzie się mieć wypłaconych nadgodzin, nie? Bo to nie będzie gdzieś tam nigdzie rejestrowane, nie? No i to faktycznie zadziałało, no tam miałem tam parę przypadków, że kogoś zapamiętam, że tam, nie wiem, wieczorem maile pisał czy coś, nie? Ale chodziłeś po biurze wieczorem? Nie, no z domu gdzieś pisali maile już tam w weekend, nie? Ale to tam szybka chłosta i reprymenda, żeby siebie szanować i... Reprymenda, żeby siebie szanować, to tak, to tak, brzmi tak, pięknie. Tak, tak, i szanować swój czas, nie, bo to, co jeszcze zrobiliśmy, co już stosowałem też w poprzedniej pracy, to jest tak zwany skill matrix, czyli macierz kompetencji. Mhm. No to jest taka tabelka, gdzie sobie rozpisaliśmy okay, wszystkie rzeczy, które i zadania, które my musimy jakby w naszym dziale realizować, żeby ten dział funkcjonował i żebyśmy też dostarczali wszystkim pozostałym działom to, co oni od nas potrzebują. No i później no, każdy miał jakby określone tam w skali od 0 chyba do 5, okay, w jakim stopniu ma tą kompetencję opanowaną. I to się stosuje w wielu firmach, tylko to zazwyczaj jest pod kątem tego, że okej, to my się musimy jako firma zabezpieczyć, żeby jak nam ktoś odejdzie, żeby nie było problemu, nie? Że mam jakby tam pokryte zastępstwo, nie? Albo czy tam wręcz, żeby nie wiem, można było kogoś zwolnić i żeby nie było problemu, nie? Bo zawsze jest ktoś, kto może zastąpić. Ja na to patrzę i to też jest efekt, który można, że tak powiem, uzyskać, że okej, nawet jeżeli ktoś odejdzie, to nie jest dla firmy duży, duży problem, bo każdy ma do tego prawo, żeby się rozwijać czy wewnątrz, czy na zewnątrz organizacji, ale ten efekt, ale to, czego ja szukałem w tym, to jest możliwość tego, że każdy w dowolnym momencie może wziąć wolne. Mhm. Nie? Czy ma, nie wiem, chore dziecko, czy jest przeziębiony, czy chce po prostu, nie wiem, znalazł na Grouponie jakąś fajną ofertę i chce gdzieś tam wyjechać na 2 dni z żoną, to w każdym, to niezależnie od tego, jakie są zadania, to zawsze jest ktoś, kto może cię zastąpić. Nie? I nie masz tego właśnie takiego ciśnienia, że nawet jak, nie wiem, jesteś chory, czy masz chore dziecko, to ja nie mogę wziąć tego wolnego, albo dobra, to ja zostanę w domu, ale będę dalej tutaj gorączkę sprawdzał i pracował, tylko nie po prostu, okej, okay, masz ważniejszą sprawę, to po prostu zostań w domu, my to ogarniemy, bo jako zespół mamy kompetencje, żeby cię zastąpić, nie?
No i z drugiej strony też jakby dla mnie samego, bo ja nie mogę, nie lubię odmawiać urlopów. To jest takie dosyć nieprzyjemne. Ktoś przychodzi, że chce wziąć wolne, ja mówię, no nie, bo nikt inny nie potrafi tego zrobić. Nie? Ale to też buduje taki duży komfort. Nie? Dla wszystkich. Dla wszystkich, tak? Że faktycznie jak ktoś potrzebuje, to... No i to też zaczyna się robić tak, że ludzie już nie pytają się mnie, czy... Pomału to się jeszcze dzieje, ale ten coraz częściej mam tak, że ludzie no, nie pytają się, czy mogą się wolne, tylko Paweł, to ja biorę wolne w poniedziałek. Nie? To tam mnie ktoś tam mnie zastąpi, to już się dogadałem, także wszystko spoko. Nie? No. Co nam to dało tak naprawdę, nie? To co zrobiliśmy, nie? To co, bo to, teraz właśnie po tych takich dwóch latach takiego działania, budowania zaufania, zaczynamy widzieć, ja zaczynam widzieć, tak odczuwać pewne wyniki. No przede wszystkim to jest to zaufanie, o którym mówiłem, nie? Że mam to poczucie, że my sobie w zespole bardzo ufamy i przez to jesteśmy też jakby otwarci wzajemnie. Tak, to otwarcie mówimy o problemach, ludzie mi udzielają feedbacku, co też ja bardzo cenię, bo to jest naprawdę super sprawa, gdzie twoi pracownicy mówią ci, okej, co ty robisz źle, bo bardzo rzadko z czymś takim się spotykałem, czy bardzo rzadko, no też się spotykałem, że w ogóle jakby to było mile widziane. No i nawet też miałem taki właśnie w trakcie któregoś z jeden na jeden z jedną osobą, to usłyszałem, ale to chyba nie są tematy, na które normalnie pracownik z szefem rozmawia. No, także to są bardzo, bardzo fajne rzeczy i faktycznie buduje to bardzo fajną atmosferę pracy u nas. Inicjatywa, tak, bo ludzie zaczynają faktycznie podejmować sami inicjatywę, sami znajdują te problemy, sami znajdują rozwiązania, sami się organizują, czy w ramach działu, czy też organizują się z innymi działami, z innymi obszarami i rozwiązują różne problemy. No ten wzajemny szacunek, docenienie, bo mamy bardzo dużo pozytywnych jakby takich opinii na temat naszego działu, czy takiego feedbacku, że no inni nas cenią, inni lubią z nami pracować, inni mogą na nas polegać, inne działy zwracają się do nas z pomocą w rozwiązaniu jakichś problemów. To mi też pokazuje, że faktycznie ten zespół jest mega fajnie skuteczny, to jest widoczne w firmie i doceniane bardzo w firmie. Tu Aneta ma pytanie, czy zdarzyło się, że ktoś nadużył tego zaufania? Na dużym zaufania? Nie. Masz odpowiedź, nie. Nie. Znaczy, zdarzały się sytuacje takie, że ktoś okej, podjął decyzję, która na przykład była, że tak powiem, no zbyt brawurowa, tak? Mhm. To powiedziałem, że okej, dobra, to się tutaj trochę ten... Za odważnie. Za odważnie, no ale to też braliśmy po prostu, no dobra, no to coś tam się zadziało, coś się może nie zadziało złego z tym, no dobra, no to spróbujmy zobaczyć, dobra, to jak możemy to naprawić, jak możemy to poprawić. W ten sposób to działało. Także nie powiedziałbym, że ktokolwiek nadużył tego zaufania, bo nigdy na to nie patrzę. Nie? Ludzie mają możliwość podejmowania tej decyzji, bo tak sobie to określiliśmy. No i musimy się też wszyscy liczyć ze wszystkimi konsekwencjami tego. Dobra, gdzie ja tu skończyłem? Okej, docenienie, inni nas doceniają, postęp, który zrobiliśmy, bo to ja widzę też zarówno po sobie, jak bardzo ja się rozwinąłem w tym wszystkim. Mm-hmm. Też dzięki mojemu zespołowi, który mi udziela feedbacku, ja się mogę przy tym bardzo fajnie rozwijać. Ewa ma jeszcze też pytanie, a jak rozwiązywane są konflikty w zespole? Czy pojawiają się konflikty? Pojawiają się konflikty i konflikty są rozwiązywane. Nie mam jakiejś takiej strategii na rozwiązywanie konfliktów. No zazwyczaj o nich po prostu rozmawiamy, tak? Czy ludzie rozmawiają ze mną, czy rozmawiamy jakby zespołowo, czy gdzieś tam rozmawiamy indywidualnie, ale także z biegiem czasu tych konfliktów jest coraz mniej, bo u nas też konflikty na przykład pojawiały się na
tym gruncie, że tak jak mówiłem wcześniej, że no, każda osoba u nas ma zupełnie inne doświadczenie, zupełnie inny charakter i my też potrzebowaliśmy trochę czasu, żeby się w tym wszystkim dotrzeć, tak? Ale mówię, no ludzie też, to, że mamy to zaufanie wzajemne do siebie w zespole, no to ludzie też po prostu rozmawiają, jak coś się nie podoba, czy nie podoba im się coś, co ja robię, czy ktoś, co ktoś inny robi, to otwarcie o tym mówimy. Tak, ja myślę, że to, co powiedziałeś, że pół godziny tygodniowo z każdym się spotykasz, to buduje taką relację, że po prostu konflikty zupełnie inaczej są rozwiązywane. Tam nie musi być jakaś strategia, technika, tylko po prostu ci ludzie mogą ze sobą rozmawiać jak ludzie. To jest tak, tak mi się wydaje. No dokładnie. Nie, bo przez dwa lata, pół godziny co tydzień, to jest dużo. No to jest dużo, nie? No bo to jest, jak ja mam no, 5 osób w zespole, no to jest 2,5 godziny tygodniowo. No i też te pół godziny czasami z tego się robi godzina albo półtorej, jak jest tam miejsce w kalendarzu. To co jeszcze, jeszcze to oprócz tych jeden na jeden, to teraz tak naprawdę w czasie pandemii, bo normalnie siedzimy wszyscy razem na Open Space'ie, w jednym obszarze, nie mamy żadnych biureń i tak dalej w firmie, także to nawet prezesi siedzą na Open Space'ie, także to też jest fajne. I ten, w momencie, jak wyszła pandemia, tam w którymś momencie zdecydowaliśmy jako firma, że okej, to się musimy podzielić na zespół tam czerwony i niebieski, czyli tak na raz jeden jest w biurze, raz drugi jest w biurze, żeby jakby tam, nawet jeżeli ktoś pójdzie na kwarantannę, żeby nie wysłać całego zespołu na kwarantannę. Yes. Czy nawet dalej, no to też zaczęliśmy robić sobie takie po prostu codzienne 10-minutowe takie wspólne telekonferencje, żeby jakby dzwonić się, pogadać o jakichś tam bieżących tematach czy bieżących problemach. No i te spotkania też zazwyczaj się przeciągają do pół godziny. To sobie po prostu rozmawiamy no, też o jakichś tam tematach, kto tam się działo na spotkaniu produkcyjnym, czy są jakieś tematy, kto ma jakiś problem, czy ktoś potrzebuje z czymś pomocy. No ale też po prostu socjalizujemy się w ramach tych spotkań, nie? I też nawiązujemy jakieś takie relacje, nie? Też fajną oceną i ja to traktuję też jako osobistą laurkę. W zeszłym roku mieliśmy taką ankietę pracowniczą, gdzie tam właśnie ludzie oceniali różne kategorie, już była taka kategoria praktyki menedżerskie, gdzie mieliśmy 100% odpowiedzi pozytywnych. Bo tam była jakaś skala tam od cera chyba 5 czy do 8, tam skrajne to było jako pozytywne traktowane, tam neutralne czy negatywne. Mieliśmy akurat w tej kategorii 100% odpowiedzi pozytywnych, więc też był dla mnie taki sygnał, że okej, to działa. I ludzie też w jakiś sposób to doceniają. Nie? Oprócz tego, że cały czas o tym rozmawiamy, jak to działa i ja wiem o tym, że coraz fajniej mi się tutaj pracuje w tej atmosferze, którą tutaj tworzymy razem. No ale też to było takim jakby no przypieczętowaniem i potwierdzeniem formalnym, że okay, to jest faktycznie dobra droga, nie? No i teraz, jeżeli chodzi o wyniki, jak to wpłynęło na wyniki? Dobrze wpłynęło, mimo tego, że tego za bardzo nie mierzymy. Tak jak powiedziałem, mamy te cztery KPI, czyli tam okej, czy mamy wszystkie faktury zrobione, czy mamy dokumentację tam od klienta, czy mamy dokumentację do klienta, czy mamy decyzję od klienta. I to, co ja bardzo często powtarzam, bo ktoś kiedyś powiedział, dobra, ale pewno decyzję od klienta, ale to nie od nas zależy, czy klient nam tutaj da tą decyzję, czy nie da, jak ten. Ja mówię, no, KPI nie oceniają człowieka, tylko oceniają proces, tak? Możemy na to wpływać i one mają nam pokazywać, czy jest problem, czy go nie ma i czy musimy tutaj jakoś reagować, żeby go rozwiązać, czy żeby go gdzieś wyeskalować, poprosić kogoś o pomoc. Nie? Ale to nie jest absolutnie jakby ocena jakości waszej pracy, tylko my musimy mieć ewentualnie świadomość, czy jest problem, czy nie. No, jak jeszcze byliśmy w biurze, to mieliśmy taką tablicę, gdzie mieliśmy taką, jak to nazywa się, visual control, kontrolę wizualną, czyli tam sobie dla każdego silnika zaznaczyliśmy, czy już mamy tą fakturę częściową zrobioną, czy mamy przegląd materiałów, które zostały po remoncie zrobione, ale tak naprawdę zarówno jeżeli chodzi o te KPI, czy tą tablicę, z której już no, w tym momencie nie korzystamy, no to one nie mają żadnego wpływu, mi się wydaje, na wynik, czy my to mierzymy, czy nie. Bo nawet jeżeli my sobie tam co tydzień przeglądamy, tam wpisujemy w te cztery kratki tam, czy mamy jakąś fakturę zaległą, nawet jeżeli mamy jakąś fakturę zaległą, to wszyscy są, że tak powiem, w 100% pewni, że my i tak wszystkie działania, które są, powinny być podejmowane, są podejmowane.
Jeśli te KPI jest, czego nie ma, to to nie ma żadnego wpływu na wyniki i efekty naszej pracy. No tak, tutaj te KPI służą troszkę w cudzysłowie jak jakaś linijka, którą mierzymy, no, kwestia jak tę linijkę przyłożymy, natomiast tak. Na pewno się wyróżniacie względem całej organizacji i na pewno też to, gdzie jesteście w tym momencie, znacznie się wyróżnia od tego, gdzie byliście wcześniej, więc można tu porównać tą efektywność. No, chyba widać, ten worek zadań, które mieliście, nagle to wszystko się zadziało, nie? Gdzie przedtem walczyliście z kalendarzem. No, znaczy dla mnie dużo ważniejsze jest to, jak my się czujemy w tej pracy, czyli ten feedback, czyli te informacje, które o czym ludzie mówią, jaką informację zwrotną dostaję od innych działów, czy od mojego szefa, jak on widzi nasz zespół. I to jest takie ważniejsze, nie? Bo jeżeli właśnie wszyscy są jakby zadowoleni z naszej pracy, my tam nie mamy te parę rzeczy, czyli wiemy, że te faktury wszystkie są zrobione, bo wszyscy wiedzą, że te rzeczy po prostu trzeba zrobić, niezależnie od tego, czy my je mierzymy, czy nie, to mi wystarczy, tak? I ja wiem, że my mając te nasze cele, czyli to, że okej, my musimy cały czas pracować nad tym, żeby być coraz szybszy na przykład w tym wystawianiu faktur, czy pozyskiwać tą dokumentację odpowiednio wcześniej, albo pracować z inżynieringiem, żeby on na przykład później potrzebował mniej czasu na przygotowanie naszego systemu pod rozpoczęcie remontu, żeby też klientowi na przykład dać trochę więcej czasu na przygotowanie tej dokumentacji. To są rzeczy, które po prostu robimy, bo my wiemy, gdzie my mamy iść, tak? Bo my wiemy, że mamy mieć ten 100% terminowości, że musimy szukać też jakiś okej, jak tutaj się upewnić, że na pewno wszystko, co powinno być zafakturowane, zafakturowaliśmy, bo nasz budżet musi być lepszy niż wynik. I musimy cały czas jakby to wszystko rozwijać, szukać, okej, co my tu jeszcze możemy zrobić dodatkowo do klienta, żeby on był na przykład bardziej zadowolony. Tak obrazowo mówiąc, bardziej patrzycie w jakimś kierunku na horyzont, a nie na określone miejsce, bo jak tam dojdziecie, to już nie idziecie dalej. Dokładnie. Nie? Tylko patrzycie na horyzont. Tak, 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 tak. Tutaj w międzyczasie jeszcze Ewa Miłko zadała pytanie, ale nie wiem, czy to chyba jest tutaj błąd, literówka jest. Czy jakbyś zdecydował się na rok, to nie wiem, czy chodziło o sabbatical, to zespoły poprowadziłyby firmę samodzielnie. Sabbatical, tak. Nie, tutaj nie mam akurat żadnych wątpliwości, że ten zespół jest w stanie w 100% działać samodzielnie, nie? Bo tak naprawdę ja wiem, że ja w dalszym ciągu jestem jakimś tam wsparciem dla nich w niektórych tematach. Reszta organizacji może nie działa, znaczy organizacja na pewno nie jest deklarowana, że on okej, że Turkus to jest jakiś cel, tak? Także my też jakby rosnąć od tego startupu, który był taki bardziej frywolny i luźny. Teraz jakby poczwarzamy się już w poważną korporację, która musi mieć tam swoje spotkania, swój rytm i tak dalej. Także to, co ja się staram robić, to dawać ludziom też jakby przestrzeń, przez to, że ja te wszystkie takie korpo tematy biorę też na siebie. Mhm. Czyli, że to ja chodzę na te spotkania, które trwają tam po półtorej godziny, czy jakieś inne. I oni po prostu mają tutaj dowolność działania, no bo jeżeli nie by nie było, no to oni gdzieś by musieli, że tak powiem, też uczestniczyć w tych różnych tematach, które w dużej części są marnowaniem czasu. Nie? Okay. I oni się mogą skupić faktycznie na tych rzeczach, ale w 100% uważam, że bylibyśmy w stanie z tego zrobić normalnie samozarządzający się zespół, bo są w stanie podejmować wszystkie decyzje i te decyzje coraz, że nawet jak dyskutujemy jakieś pomysły, to coraz częściej jest tak, że mój pomysł na przykład jak coś rozwiąza, jak okazuje się akurat tym głupszym pomysłem i oni mają lepsze. Mniej efektywny. Tak. Tutaj Bogumił zadał kolejne pytanie, jak wygląda rekrutacja, na co zwracasz uwagę u kandydatów, żeby się odnaleźli w waszej organizacji?
Akurat dawno nie rekrutowałem, ale to co ostatnią rekrutację mieliśmy w 2019 roku, czy jak zaczęliśmy to, więc prawdopodobnie teraz bym podszedł do tego się inaczej, ale jedną rzecz na przykład, którą robię, to ja ludzi straszę. Tak, bo jak bardzo często na spotkaniach, na rozmowach rekrutacyjnych każdy tam zachwala swoją organizację, jak to jest fajnie i tak dalej, kolorowo, i później ktoś pada i się okazuje, że no, dobra, nie jest. Nie te kolory. Nie te kolory i nie ta zielona trawa. Także ja staram się na przykład bardzo uświadomić ludzi, że słuchajcie, no my jesteśmy, czy jak w poprzednim filmie, czy w tej, to że okej, my jesteśmy na takim etapie rozwoju, tu jest bardzo dużo jeszcze problemów, bardzo dużo procesów mamy niedogranych, mamy takie problemy. Dlatego ja szukam też osoby, która będzie chciała pomóc nam te problemy rozwiązywać i rozwijać tą naszą organizację. Także jakby na to, w tym no i jeszcze, że tak powiem, nikogo za bardzo to nie zraziło. Przynajmniej z tych osób, którym właśnie zaproponowaliśmy po rozmowie ofertę, i faktycznie to się okazało, że te osoby tak działają, czyli wspierają nas po prostu jakby w rozwijaniu tego, co robimy. Na pewno nie ma później takiego szoku poznawczego, jak wejdzie w organizację. Tak. No, przecież nie mówiłem. Tak. choćby z tego względu. Nie? Dobra, dlaczego moim zdaniem to działa tak? Nie, bo no ja wychodzę z tego założenia, że ludzi nie trzeba ani zmuszać, ani specjalnie motywować jakimiś technikami. Nie, trzeba dać im możliwość działania, dać szacunek, dać poczucie bezpieczeństwa, dać zaufanie. Przede wszystkim nie motywować pieniędzmi, bo to raz, że już bardzo dawno coraz więcej ludzi ma świadomość taką, że to jest bardzo mało efektywne, a tak naprawdę jest na dłuższą metę szkodliwe w ogromnej większości przypadków. Nie? Ale to też jest pod warunkiem tego, że musimy zdjąć ten temat pieniędzy ze stołu, czyli ci ludzie, którymi zarządzamy, muszą być godni i uczciwi wynagradzani. Nie? Bo to nie możemy powiedzieć, że okej, damy wam najniższą krajową i nie damy wam premii, bo to demotywuje. Nie? Bo ci ludzie będą w dalszym roku zdemotywowani tym, że faktycznie zarabiają za mało i nie starcza ich na te godne życie. Tak naprawdę. Na pewno ta motywacja przez cel taki nieskończony, nie to, co o tym powiedziałeś, bo jeżeli określamy właśnie ten cel skończony, to robimy sobie punkt, okay, do którego musimy dojść. Nie? I zazwyczaj on jest, jeżeli jak ktoś gdzieś dochodzi, coś zatrzymuje i nie idzie dalej. Ale drugi efekt jest też taki, że zazwyczaj ten punkt, zwłaszcza jeżeli chodzi o cele roczne, ten punkt, do którego mamy dojść, on jest dosyć daleko. Nie? Czyli mówimy, że nie, nasza terminowość jest tam 50%, musimy dojść do 70%. O Boże, jak my zrobimy 20% dodatkowej terminowości. Nie? A w momencie, jeżeli mówimy, że nie, my nie musimy 70%, musimy 100%. Dojść do 100% kiedyś. I się zastanówmy, co my zrobimy, żeby się do tego zbliżyć. Nie? I efekt może być taki, że możemy mieć później z tych 50% dojść do 60%, możemy dojść do 80%, ale ważniejsze jest to, żeby właśnie iść w tym kierunku, niż się zatrzymywać. No bo bardzo często właśnie też widziałem takie sytuacje, gdzie mieliśmy cel, że okej, to musimy podnieść tą naszą terminowość tam przykładowo o 20%, a koniec końców no tak się skomplikowany temat wydawał, że dalej na koniec roku byliśmy na 50%. Nie? Więc to na pewno to. No, skupienie się na tych ludziach, no na tym to co mówiłem, żeby czuli się bezpiecznie, żeby mogli wyrażać swoje zdanie, nie? Bo ludzie, z którymi pracujemy, mają masę ciekawych pomysłów, nie? A czasami nasze pomysły nie są najlepsze, tak? I na pewno oni muszą mieć to poczucie bezpieczeństwa, żeby jakby móc wyrażać to zdanie i móc też nas korygować na to, żeby mieli przestrzeń. Taka właśnie, kurczę, kolejna laurka, którą ostatnio dostałem w trakcie jednej z rozmowy z jedną osobą u nas, że właśnie ta osoba powiedziała: Paweł, ja ci dziękuję, że dajesz mi taką przestrzeń do działania. Super. Nie? Także to też tam w środku, w serduszku tak się ciepło zrobiło. No i tą przestrzeń właśnie, żeby ludzie mogli popełniać błędy. Musimy też
usuwać elementy, które krępują, blokują, ukierunkowują ludzi na konkretny sposób działania. Simon Sinek chyba napisał, że ważniejsze właśnie w takim działaniu są zasady, a nie procedury. Mhm. Nie? Bo jeżeli sobie porównamy właśnie osobę, która nie wiem, no, ma tam się odbić tą kartą o 8 i wybić o 16 i ma procedurę, według której ma iść, to ona przyjdzie i będzie jechała według tej procedury. Nie? Ale jeżeli takie osobie, no raz, że powiem, że no, to się nie klikaj, ale okej, okay, to jest cel, w który idziemy i to są zasady, według których gadamy, działamy, to ta osoba będzie o wiele bardziej kreatywna i da nam o wiele lepsze wyniki, takich, których nawet byśmy się mogli nie spodziewać. Nie? A przy okazji zarówno ta osoba i my sami też w tym całym środowisku będziemy się lepiej czuli. Także właśnie te elementy takie usuwać, co krępują, czy właśnie te określone cele, ten kontrola czasu pracy, bo to do końca nie jest aż tak potrzebne i czasami może ludzi po prostu gdzieś blokować, nie? Bo ja okej, to 16 wybija, to idę do domu, nie? Tak. A czasami trzeba tam zostać pół godziny, a czasami można wyjść pół godziny wcześniej, jak już no nie mam roboty, to dobra, to będę siedział do 16 i będę nic nie robił, nie? Też bez sensu, nie? Idź, pobiegaj, dziecko wcześniej odbierz z przedszkola. Też bardzo ważna jest taka wyrozumiałość, że każdy może mieć gorszy dzień. Gorszy dzień, gorszy tydzień, czy nawet gorszy kwartał. Nie? I nie chodzi o to, żeby właśnie w taką osobę w tym momencie gdzieś, nie wiem, cisnąć jeszcze bardziej, że okej, czemu tutaj tak się nie dzieje, tylko przede wszystkim zrozumieć, dlaczego ta osoba ma taki właśnie gorszy dzień i w tym pomaga bardzo to zaufanie, jeżeli właśnie mamy taką otwartość w rozmawianiu o różnych problemach, nawet osobistych, w pracy i też to, że mamy zespół, który w takiej jakby gorszej sytuacji czy gorszej dyspozycji może pomóc, tak? I możemy tutaj się zastępować i no, tworzyć te warunki i klimat, w którym tak naprawdę chce się pracować i chce się przychodzić do tej pracy, bo to wszystko redukuje stres, a jak wiadomo, no, bez stresu działamy dużo kreatywniej, dużo sprawniej, dużo lepiej. I ja tutaj sobie zapisałem, żeby nie wchodzić na temat hormonów, bo mieliśmy taką rozmowę, gdzie tą teorię, czy tam to podejście próbowałem przedstawić zespołowi, ale skończyło się. Laurkę dostałeś. Laurkę dostałem. Tak, idealny pracodawca. Tak, skończyło się dosyć krępująco i później musiałem przepraszać niektóre osoby, ale jest taka książka właśnie Liderzy jedzą na końcu Simona Sineka i on tam właśnie też opisuje, w jaki sposób ta cała gospodarka hormonalna działa, jeżeli chodzi o motywację, bo ja polecam tą książkę wszystkim ścisłowcom, bo jestem ścisłowcem, jak ja bym wysłuchał siebie i powiedział, no co ten Bilecki tutaj gada, że co tam zabierzemy tam im karty pracy i będziemy tam z nimi siadać i w ogóle nie powiemy im, kiedy mają skończyć zadania i to wszystko nagle zadziała, żeby mam lepiej działać. Nie, no jak mam procedury, jak mam tutaj proces i mi tam wszystko z równania wychodzi, że na koniec ma być taki wynik, nie? I to jest logiczne, a to, co ty gadasz, to jest nielogiczne, nie? Ale dlatego polecam wszystkim właśnie tą książkę, bo tam jest bardzo fajnie opisane to, jak w tym wszystkim działa chemia organizmu. Tak, dlaczego właśnie takie, a inne jakby podejścia do ludzi, dlaczego ich to motywuje, dlaczego umacnia w niektórych zachowaniach i dlaczego inne zachowania, takie nazwijmy to bardziej klasyczne czy pomarańczowe, nie działają i albo działają tylko na krótką metę, ale też to, co tworzymy, że tak powiem właśnie w tym turkusie, jak bardzo jest też to kruche. Tak? Bo to zaufanie trzeba trzymać i trzeba budować. Czym się firma... Nie, remonty silniki. Nie, remonty. Remonty, tak. Remontujemy silniki do samolotu.
Tak, także tą książkę Simona Sineka, Liderzy jedzą na końcu, polecam wszystkim ścisłowcom, żeby właśnie też popatrzeć na to, jak to można sobie fajnie wytłumaczyć właśnie tak logicznie. Ile godziny przejdziemy? Ile jeszcze zostało? Dobra. Czy można prosić o tytuł książki jeszcze pytanie? Liderzy jedzą na końcu. Ja tam może też gdzieś podeślę w jakimś komentarzu, czy gdzieś tam listę fajnych książek, które mi bardzo pomogły ułożyć sobie pewne rzeczy w głowie. Co jest ważne w tym całym wdrażaniu też, nie? To jest to, co w książce Lalu też się bardzo często przewija, czyli to podejście ewolucyjne. Mhm. I to, o co też ty pytałeś, nie? Bo ten proces trwa. To nie jest coś, co my możemy sobie wdrożyć szybko, zrobić jakieś techniki i to nagle zadziała i nagle cała organizacja, ludzie przeskoczą. To trwa. I to nie trwa lata, to nie trwa miesiące, to nie trwa rok, to trwa lata, żeby do tego dojść. Tak? My dopiero tak po dwóch latach faktycznie widzimy takie wymiary, czujemy te wymierne korzyści z tego wszystkiego, mimo że na początku ja sam nie wiedziałem, czy to zadziała. Ludzie też było dosyć sceptyczni, ale nawzajem sobie zaufaliśmy, że okej, spróbujemy zbudować to w ten sposób. Mhm. Nie? I zarówno mi się to podoba i mam wrażenie też, że ludziom też się to podoba i lubią pracować. Tak? Ważną rzeczą jest też, że każda organizacja musi znaleźć swoją drogę w tym, nie? Bo to nie jest rzecz, która jest kalką i którą można skopiować do innej organizacji. Także w zależności od tego, okay, jaki mamy ten charakter ludzi, w jakiej branży pracujemy, jakie już mamy doświadczenia jako organizacja, jako ludzie, to tak naprawdę będzie to nam jakbyś ukierunkowało, okay, co u nas może zadziałać lepiej, a co może u nas zadziałać gorzej. Także to jest ważne i to jest to, żeby w tym właśnie dążeniu, niezależnie od tego, czy to nazwiemy turkusem, czy jakimś podejściem, żeby to się nigdy nie zatrzymywać, żeby jakby ciągle iść, ciągle jakby próbować nowych rzeczy, ciągle iść, no bo jak się zatrzymamy, no to w pewnym momencie to się... Nas świat przegoni. To nas świat przegoni, szybko, tak? No, z czasem nie wygramy, nie? I zarówno z naszym czasem, jak i czasem świata, nie? Bo to, co jakby stwierdzimy, że okej, teraz działa i wszyscy się fajnie w tym czują, to nawet z tą samą ekipą za dwa lata, no to niektóre rzeczy już się mogą przejeść, niektóre rzeczy mogą się znudzić, mogą się pojawić jakieś nowe potrzeby u ludzi, czy u nas, które musimy jakby też być w stanie jakby zaspokoić, żeby faktycznie ta praca cały czas była tą przyjemnością. I też taki apel do wszystkich menedżerów i liderów, nie? Że w tym wszystkim ty też jesteś ważny, tak? Że przyznała się do błędów, nie upiera się przy swoim, przyjmuj feedback, nie rządź, nie bądź pazerny, nie bądź lepszy od innych, bo nie jesteś, tak? Mimo tego, że jesteś menedżerem, prezesem, to nie znaczy, że jesteś ważniejszy i że można ci więcej. Nie jesteś takim samym pracownikiem jak każdy inny, tylko masz po prostu inny zakres obowiązków. A twoim podstawowym obowiązkiem jest mieć czas dla ludzi i dbać o tych swoich ludzi, nie? Bo to ludzie przyniosą efekt, a nie ty. Ty jesteś odpowiedzialny za to, żeby stworzyć te warunki, odpowiednie środowisko, żeby ci ludzie mogli te wyniki osiągać. I ktoś bardzo ładnie to napisał, tylko już nie pamiętam gdzie, że to powinieneś być tym, jak to było, centrum obsługi pracownika. Tak? To jest właśnie zadanie jakby każdego lidera. Nie? I też Peter Singer napisał w piątej dyscyplinie bardzo fajnie, to już jakby niezależnie od tego, gdzie jesteś jakby w tej strukturze organizacji, jeżeli chcesz działać w kierunku właśnie zmiany tego wszystkiego. I on napisał coś takiego, organizacje działają jak działają, ponieważ ich funkcjonowanie zależy od tego, w jaki sposób sami pracujemy, myślimy i funkcjonujemy. Tak? Także jeżeli my chcemy wprowadzić zmiany w organizacji, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, to musimy zacząć też od samych siebie, tak? Od tego, jak traktujemy naszych współpracowników, jak traktujemy szefów, jak pracowników i jak traktujemy samych siebie. Bardzo fajny był post na blogu niedawno u korporacyjnych rebeliantów, właśnie gdzie oni tam
zadali takie, bardzo krótkie zadali pytanie, okay, jak traktujesz swoich współpracowników, nie? Czy jak małe dzieci, czy jak zasoby, które można korzystać, czy jak dorosłych i odpowiedzialnych ludzi. I właśnie o tym trzeba sobie pomyśleć, okay, jak my tych innych ludzi sami traktujemy w organizacji. I też bardzo ważne jest to, żebyśmy też sami dla siebie określili tą naszą, Simon Sinek chyba to określił, tą ważną sprawę, nasz wyższy cel, nasze why. Dlaczego my w ogóle pracujemy i dlaczego tu jesteśmy? I moim celem, który wyewoluował z tego mojego lenistwa, to jest właśnie tworzenie takich warunków pracy, w których chcę się pracować. Niezależnie od tego, czy gdzie będę pracował, w jakiej branży, w jakim dziale, czy na produkcji, czy gdzie, właśnie tworzenie takich warunków, gdzie się pracować, gdzie dla ludzi, ale też dla siebie, tak? Żeby mi się przyjemnie w tym pracowało, a ja wiem, że jeżeli stworzę takie warunki, gdzie ludziom się będzie dobrze pracować, gdzie oni będą faktycznie mieli warunki, gdzie mogą dowozić te wyniki, to i ja będę zadowolony, ja będę z przyjemnością do tej pracy przyjeżdżał. Dokładnie. Nie? Mamy 25 minut. 25 minut. Proponuję przyspieszyć, bo jeszcze jest kilka pytań. Dobra. Też taka ważna rzecz właśnie, bo kiedyś to przeczytałem o słynny tym work-life balance, że to nie chodzi wcale o to, żeby mieć ten balans między czasem spędzanym w pracy i czasem prywatnym czy domem, tylko o to właśnie bardziej, żeby w pracy czuć się jak przysłowiowo jak w domu, tak? Bo tam spędzamy część naszego życia i to jest bardzo ważne, żeby tworzyć te warunki właśnie, żeby tam czuć się jak drugi. Ja też jestem właśnie, z tym wszystkim, co opowiadam, jestem na początku drogi, tak? Ja popełniałem błędy i będę dalej popełniał błędy. Ani nie jestem, ani nigdy nie będę idealny w tym wszystkim, co robię. Ewa pisze, że masz świetne podejście do lenistwa. Tak. Ale no tak, ale to jest właśnie ta droga, którą chcę iść. Niezależnie, czy będziemy to nazywać jakimś turkusem, progresywnym zarządzaniem, czy przywódcą, czy zero, servant leadershipem, to jest właśnie ta moja idea i ten mój cel, który jakby chcę realizować, niezależnie od tego, gdzie będę pracował. I fajna rzecz, którą też zauważyłem, bo po tym, jak właśnie rozmawialiśmy, jak zaprosiliśmy tutaj niespodziewanie do tego turkusowego śniadania, bo też myście wiedzieli, że ja się z Łukaszem skontaktowałem, bo mówię, tam sobie czytam o jakichś rzeczach takich, że okej, turkusowe organizacje i tak dalej. Mówię, że może warto by było zobaczyć, czy są jakieś organizacje u nas, które jakby wspierają ten turkus, żeby się czegoś nauczyć. Tak do Łukasza zagadałem, czy wie może, czy są jeszcze oprócz tych turkusowych śniadań, coś we Wrocławiu się dzieje. Bo działamy właśnie tutaj z tym moim zespołem trochę i nawet fajne efekty to wnosi, a Łukasz powiedział, to może być wystąpił do nas na gołaszce, nie? Dokładnie. Ja mówię, kurde, ja do gościa przychodzę, żeby się czegoś nauczyć, a ten mi tutaj daje, to idź i nauczaj przysłowiowo, nie? Jest taka anegdota, że jak chcesz się czegoś nauczyć, to ucz innych, nie? Więc teraz się właśnie uczysz, wymieniasz się doświadczeniem. Tak, też jak właśnie ten rozmawiałem z różnymi też liderami u nas w firmie, to bardzo, bardzo fajne jest to, że właśnie każdy przynajmniej na tym poziomie jakby deklaratywnym uważa, że to jest właśnie fajne, że faktycznie powinno się tych ludzi jakby uprawomacniać, jakby skupiać się na tych ludziach, zapewniać tę fajną atmosferę pracy i bardzo dużo ludzi u nas właśnie to robi w firmie też, nie? Oczywiście jak już przechodzę na temat tego, że może w ogóle zrezygnować z menedżerów, to może niekoniecznie, ale mi się wydaje, że... To wiesz co, to w sumie mam takie pytanie do ciebie, bo jesteś, jak patrząc standardowo w strukturze firmy, jesteś na takim średnim szczeblu menedżera, tak? W tym momencie, co rozumiem, usamodzielniasz swój zespół, tak. Sam powiedziałeś, że byłby w stanie poprowadzić to wszystko, więc tak. W którym momencie twoja rola jako menedżera przestanie istnieć albo w ogóle jej charakter się zmieni na inny? Nie wiem, zobaczymy. Czy może być tak, że po prostu rola menedżera nie będzie już istotna w takim zespole? Znaczy mi się wydaje, że ona nie będzie istotna i bardziej ta moja rola ewoluuje, że ja będę po prostu jakby zwykłym członkiem zespołu. Nie? To też jakby od firmy całej zależy, czy ja ten, czy to się będziemy w stanie to zmienić formalnie, czy nie.
Ale to już tak działa, że faktycznie my pracujemy jako zespół, a nie jako, a coraz mniej jako szef i jego ludzie. Super. Nie? Także to ten, no mówię, ja tam cały czas jestem na tych wszystkich różnych spotkaniach wystawiany i w górę w organizacji, ja jestem tym szefem. No tak, no bo też jesteście w pewnym środowisku tak, korporacyjnym. Tak, w pewnym środowisku, ale tak wewnętrznie to mi się wydaje, że to coraz bardziej jest tak, że oczywiście no dalej mam gdzieś tam takie, są sytuacje, gdzie po prostu czasem no mówię, dobra, to robimy tak, nie? I gdzieś tam wydaję autorytarną decyzję, no ale to się dzieje i to się będzie prawdopodobnie działo, dopóki jakby no, bo to jest naturalne też w pewnym stopniu. Nie? Ja to próbuję z tym walczyć, próbuję to zmieniać i mi coraz lepiej to wychodzi, ludziom coraz lepiej wychodzi też jakby dawanie mi po łapach, jak coś próbuję na przykład przedtem. Także to jest fajne, a ten, ale też fajnie jest to, że ten, że ludzie u mnie w firmie też tak na to patrzą, że właśnie to podejście takie ludzkie do ludzi to jest to, co powinniśmy robić, nie? Bo też patrząc na moje poprzednie role, czy w planowaniu produkcji, czy w logistyce produkcji, gdzie też zarządzałem i działem pakowanie i konserwacji, czy transportem wewnętrznym, to tam też było to wszystko możliwe, tak? To w każdej organizacji jest możliwe tego typu działanie i tego typu podejście. Był taki krótki wywiad na YouTubie Adama Matysiaka z profesorem Blikle, gdzie profesor Blikle powiedział, że jest jeden typ organizacji, gdzie nie można właśnie wprowadzać tego typu. To są organizacje nieuczciwe, bo właśnie w tym podejściu nie ma miejsca na uczciwość, bo tak jak powiedziałem wcześniej, to wszystko jest takie bardzo kruche, bo jak zawiedziesz zaufanie, to zaufanie jest bardzo ciężko odbudować, a to wszystko jest oparte na zaufaniu. Myślę, że to jest akurat do walidacji ta idea, bo jeżeli ktoś jednak wejdzie do tej organizacji z zasadami i postawi twarde granice, to myślę, że jest to do wyprowadzenia. Tak. Oczywiście, nie? Także jeżeli mamy ten, ale jeżeli ktoś chce działać nieuczciwie, to nigdy nie wprowadzi turkusu. No tak. No. Z turkusem mam jeszcze jedną obawę. Taką, żeby z turkusem nie stało się to, co z linem, czy to, co się stało z Agilem. Bo jest taki fajny wykład Dave'a Thomasa z 2015 roku. Dave Thomas to jest jeden z sygnatariuszy tego słynnego manifestu, jeżeli chodzi o Agile, to temat tego wykładu to jest Agilizde. I to, co on tam podkreśla, że właśnie, bo ten manifest często się nazywa Agile Manifesto. Agile jest przymiotnikiem, jest tłumaczeniem, no to jest zwinny manifest. Tak. I to, co on właśnie podkreśla, że właśnie z tego przymiotnika zrobiono rzeczownik, bo rzeczownik jest łatwiej sprzedać. I to samo stało się z Linem, no bo Lin to też jest szczupły, to też jest przymiotnik. Ja mówię, że wdrażam Lin, nie? Albo wdrażamy Agile. I to też nawet chyba pisał Peter Sagi w piątej dyscyplinie, że o Demingu, że Deming na przykład w pewnym momencie całkiem zrezygnował z używania terminu TQM, ponieważ doszedł do wniosku, że stał się powierzchowną etykietą, którą zaczęto oznaczać doraźne techniki narzędzia. I ja mam też obawę taką, że to samo może stać się z turkusem, że pod tą łatką turkusu nagle pojawi się masa firm konsultingowych, które zaczną powiedzieć, okej, to wdrożymy u Ciebie turkus 6 tygodni, nie? Za jedyne tam 50 tysięcy. Połkniesz tabletkę i będziesz turkusowy. Tak. Dlatego właśnie spotykał mi się z takimi praktykami jak Ty, żeby pokazać, że to nie jest połknięcie tabletki, tylko to proces, który trwa na etatami. Tak. No i niestety to się już zaczyna dziać pomału, bo tak sobie aż ciekawości sprawdziłem to, na zachodzie, w Stanach już są takie firmy konsultingowe, które już oferują, że okej, to tutaj jest nasz program wdrożenia turkusu firmy, nie? I my Ci w tym pomożemy, nie? A bardziej to, co uważam, że jest świetne to, co Wy robicie, czyli właśnie jakby postawienie na tą edukację i promowanie pewnych określonych postaw, nie? Nie robienie jakiegoś metodyki wokół tego, tylko faktycznie promowanie pewnych postaw i pewnego podejścia przede wszystkim do ludzi. Takiego właśnie uczciwego i opartego na zaufaniu i na usuwaniu tych wszystkich rzeczy, które ludzi krępują, tak? I które jakby zostały stworzone kiedyś, bo ludziom się nie ufało, nie? Tylko na przykład ta kontrola czasu pracy. Na przykład. Nie? No to jest po prostu to, bo z założenia wychodzi, że okej, ludzie będą, jak nie będziemy ich kontrolować, to oni będą się spóźniać, wychodzić wcześniej, albo nie przychodzić w ogóle do roboty, nie? A tak nie jest. Nie?
No, dlatego ja mam właśnie to marzenie, że ten jakby turkus i ta idea zostanie taką, nie zostanie właśnie gdzieś przygnieciona tym chęcią zysku, na tym chęcią tworzenia jakiegoś zarobku wokół tego, tylko że powstanie tą ideą, bo uważam, że to jest właśnie ta rewolucja, która zaczyna się teraz dziać, która może nie wybuchnie tak nawet za naszej kadencji, nie? Ale że nasze dzieci czy wnuki będą patrzeć na nasze czasy, tak jak my patrzymy na to, co się działo 100 lat temu, gdzie tam mamy te zdjęcia, nie wiem, 7-latków pracujących w kopalni, nie? I mówimy, Boże Święty, co za warunki pracy, nie? I też mam nadzieję, że właśnie nasze wnuki i dzieci będą patrzyły właśnie na te nasze czasy, gdzie tam tata siedzi w biurze przy komputerze, czy robi prezentację, no, czy cokolwiek, nie? Czy tam właśnie musi się odbijać kartami, tak. Boże, co za niewolnictwo, nie? Także ten. Jeszcze jedna rada właśnie, bo ostatnio rozmawiałem z Pauliną ode mnie z zespołu i ona oglądała też ten wystąpienie Mikołaja Szeptyckiego właśnie na turkusowych śniadaniach też. I ona tak powiedziała, że kurczę, no wiesz co, jak do tej pory to tak miałam, byłam super nastawiona, to tak mam potem wątpliwości. Trochę, bo on tam mówił, że on tak częściowo wdrożony, częściowo niewdrożony, o co chodzi, nie? Ja bym chciał w ogóle usłyszeć ludzi, którzy pracują w tych firmach, nie? Jak oni to widzą od środka, bo bardzo często właśnie na takich wystąpieniach są liderzy, a też jak wczoraj mieliśmy takie takie spotkanie projektowe jedno, które hostuję, tak to nazwijmy. Ja zaprosiłem, niedawno jakby przyjąłem ten obowiązek związany z celami rocznymi dla całej firmy. Ja tam zaprosiłem też parę osób, no w sumie dwie osoby ten, jakby nie z kadry menedżerskiej, żeby przyszły, poobserwowały to spotkanie, bo na spotkaniu są sami 20 menedżerów. Jak oni to oceniają? No i tu będzie może spoiler dla mojej firmy, to jeszcze nie mówiłem, jaki był feedback po tym. Ale jeden z feedbacków był taki, że właśnie menedżerowie to mają tą tendencję do koloryzowania. Mm-hmm. Nie? Że okej, okay, że wszyscy, że tutaj przychodzimy i mówimy, że wszystko ładnie. I ja prawdopodobnie dzisiaj też, że tak powiem, o czym mówię, to dostanę feedback w poniedziałek od moich ludzi, na ile tutaj nakolorowałem, że to jest wszystko takie fajne, a się mówi takie organizacje arbuzowe, tak? Green outside, red inside. Tak, czerwone zielone na zewnątrz, czerwone w środku. I właśnie ten, a ludzie jakby, którzy jakby pracują z tymi rzeczami, to mają bardziej już takie swoje spojrzenie, czy to faktycznie działa. Mhm. Nie? Także taka rada, że może fajnie było zrobić jakiś taki panel z nie tyle z praktykami, liderami, którzy to wdrażają, tylko z ludźmi, którzy w tym pracują. Tak. Nie? Rozumiem, że zgłaszasz osoby. Może to zabije mnie, dobra. Dobrze. No wiem, od kogo zacznę. Dobrze. No i to w sumie chyba na tyle, co miałem dzisiaj do powiedzenia. No to mamy jeszcze 12 minut, to bardzo dobrze, bo kilka pytań się pojawiło. Tak. A, jeszcze miałem właśnie to pytanie może. Dobra, to zacznijmy od tamtych, a ja wrócę do tego pytania sprzed. Tak, tutaj też Daniel poleca wystąpienie Mikołaja Szeptyckiego. Tak, bardzo fajne. Ja tylko dodam, że tam są dwa wystąpienia. Jedno jest na dużym śniadaniu na konferencji w Krakowie, a drugie jest lokalne tutaj we Wrocławiu. Także polecam oba. Dobrze, tutaj jeszcze było pytanie na początku, tak, przed swoim wystąpieniem. Pytanie o możliwości wpływu na kulturę organizacji w momencie, kiedy osoba ma niezależne stanowisko na produkcji, utrzymanie ruchu, czyli jak może wpływać na innych. Narzędzia, metody, sprawdzone strategie, tak aby ludzie czuli się bezpiecznie w pracy. Ciężko mi jest odpowiedzieć na pytanie, bo nie znam kontekstu, tak, bo nie wiem, jaka to jest firma, jakie to jest środowisko, jakie też osoba jakby tutaj zadająca to pytanie ma doświadczenie, czy jaką ma tak naprawdę pozycję, nie tyle formalną też, ale jaką jakby tam pozycję w firmie i organizacji. Jakie jest środowisko w tej organizacji, czy to jest właśnie takie bardziej otwarte, czy zamknięte. Takie nazwijmy bardziej strukturalne, no niestety standardowe powiedzmy, albo trendowe, tak? Bardziej coś, co się obserwuje na rynku. Jeżeli chodzi o... Nie ma takiej jasnej metodyki, jak wpływać na ludzi, bo wszystko bardzo zależy od kontekstu, ale ja mogę polecić, później napisać gdzieś w komentarzach, parę książek, które trzeba przeczytać w odpowiedniej kolejności, które akurat u mnie tam ugruntowały pewien sposób myślenia, jak faktycznie z ludźmi współpracować, żeby ich przekonywać do różnych rzeczy.
jak sobie też radzić z takimi niepowodzeniami z tym, nie? I to jest pierwsza książka, w kolejności trzeba przeczytać, przynajmniej mi się wydaje, Inteligencja emocjonalna Golemana. Wybieranie wpływu na ludzi Calviniego. Książę Machiavellego. O. Tak? Tylko, że to trzeba czytać w kolejności, tak? I Dobre życie według siedmiu filozofów terapeutów Marcina Fabiańskiego. To pierwsze słyszę. No. Ostatnia książka to akurat bardziej pomaga właśnie, mi akurat jest bliska ta właśnie filozofia stoicka i ona mi bardzo pomaga też jakby radzić sobie tym, co mnie otacza, nie? Żeby po prostu rzeczami, którymi nie ma sensu się stresować, żeby po prostu, czy niepowodzeniami, żeby nimi się po prostu nie stresować. Tam właśnie, zwłaszcza Marek Aureliusz i Epiktet, mój tutaj ulubieni, nie? Ale wracając do właśnie Machiavellego, to są książki, które, czy właśnie no, ten cały Machiavelli to jest taki bardzo, bardzo demoniczny, tak? I tam faktycznie, jak przeczytać tą książkę, tam są bardzo, bardzo brudne różne metody, ale raz, że tam można wyciągnąć parę metod, dwa, że też można z takiej książki jak właśnie Książę Machiavellego, czy Winning Jacka Welsha, czyli ten, powiedzmy, też bardzo często przywoływany jako te niewłaściwe metody zarządzania, to może nam pomóc ułożyć sobie w głowie, jak inni ludzie mogą myśleć. Jak ludzie mogą podchodzić i jak ludzie mogą też wyczuwać pewne zagrożenie, tak, że ty chcesz ich gdzieś tam zmanipulować, tak. Gdzieś chcesz na ich szkodę zadziałać, tak? Także te parę książek polecam, a dla osoby, która zadała to pytanie, to zapraszam jakby do kontaktu, to można mnie na Facebooku czy na LinkedInie złapać, to możemy chwilę pogadać. Jak będę znał kontekst, to może będę w stanie coś bardziej doradzić, coś bardziej powiedzieć. Bo bardzo, no tak jak powiedziałem wcześniej, każda organizacja musi znaleźć swoją drogę, więc nie ma kalki, nie ma złotego sposobu. Okay. No. Jeszcze trzy pytania się pojawiły. Przyłączam. Co z premiami? Jak praca w zespole jest nagradzana, czy zarobki są jawne oraz czy stosujecie robotyzację procesów biznesowych? Z góry dziękuję. Premii nie ma. Praca w zespole jest nagradzana. Zarobki nie są jawne w firmie. Jak praca w zespole jest nagradzana? Czy praca musi być nagradzana? Nie wiem, może chodzi o to, że jakieś imprezy na koniec dużego sukcesu. Jak chcemy, to sobie zrobimy, ale to nie, wiecie co, ja nie podchodzę do tego, że to właśnie musi być nagradzania i że na końcu musi być jakiś, że tak powiem, ta marchewka, po którą gdzieś tam idziemy, bo chodzi bardziej o to, żeby właśnie na bieżąco, na co dzień to nas nagradzało. To samo, że możemy pracować, możemy mieć swoje małe sukcesy, możemy mieć porażki, możemy się uczyć, możemy przebywać ze sobą. Też kurczę, był taki, nie pamiętam gdzie to widziałem, był taki fajny rysunek, to były dwa zwierzaki, już nie pamiętam jakie, ale załóżmy, że to był królik i nosorożec, nie? I tam ten królik chyba pyta tego nosorożca, nie? Co jest ważniejsze w podróży, prędkość czy cel, nie? On powiedział towarzystwo. Także to jest bardziej ważne. Czy stosujemy robotyzację procesów biznesowych? Boty, podejrzewam, makra. To tak, wszędzie, gdzie to ma zastosowanie, ale tak, wszędzie, gdzie to ma zastosowanie, to jakieś automatyzacje staramy się stosować. No właśnie, sobie przypomniałem, że miałem jedno makro puścić. No, czyli tak. Tak. Kolejne pytanie od Anety. Według jakich zasad wprowadzanie nowych pracowników? Albo no, jakie są zasady wprowadzania nowych pracowników do zespołu? Nie mamy jakichś takich zasad. Ja cały czas mam zapisane na swojej liście to do, żeby właśnie zrobić jakiś taki, opisać ten proces onboardingu pracowników. No to ważne. Ale w dalszym, znaczy my od dawna jakby nie zatrudnialiśmy tutaj do zespołu. Ostatnie to było właśnie gdzieś tam na schyłku, jak ja przyjmowałem, jeszcze był Simon, to były te ostatnie chyba rozmowy rekrutacyjne i wprowadzenia, ale no, raz, że na początku zawsze mówię to o tej właśnie odwadze, tak? Odwadze do podejmowania decyzji.
No i tutaj bardzo duży kładę nacisk na to, żeby ludzie ze sobą przebywali i uczyli się od siebie nawzajem. Także taka osoba ma też przydzielonego, nie wiem, można to nazwać, buddy, która, że ta osoba bardziej doświadczona tą nową jakby wprowadza tutaj w meandry, a tak po prostu jesteśmy, działamy razem i po prostu ta osoba nowa z biegiem czasu jakby wdraża się w ten nasz sposób funkcjonowania, uczy się tych wszystkich technikaliów, sztywnych rzeczy i obowiązków i działa, nie? No. Łukasz zadał pytanie, co sądzisz o turkusowym linie? Łukasz. Co ona myśli przez turkusowy linie? Nie wiem, może Łukasz, jakbyś mógł doprecyzować. Turkusowy lin. No, znaczy lin, jeżeli lin weźmiemy jakby, inaczej, no nie lubię tego słowa lin, nie? Bo lin to jest efektem, nie? Ten lin manufacturing to jest efektem już właśnie właśnie wdrażania. Tam z Łukaszem też mieliśmy ostatnią dyskusję na temat tam sensu prowadzenia warsztatów, ale ten ja bardziej widzę właśnie to, gdzie powiedzmy lin z turkusem się łączy, to jest ta koncepcja ciągłego doskonalenia, tak? Czyli kaizen ze strony linowej, czyli to, żeby faktycznie nie zatrzymywać się, żeby mieć tych ludzi właśnie zmotywowanych, uprawomocnionych do podejmowania decyzji, żeby te decyzje były nieodgórne, że okej, to musimy tutaj teraz ten obszar na produkcji naprawić, tylko żeby to ludzie faktycznie sami działali, tak. I sami, bo oni najlepiej wiedzą, co im przeszkadza w pracy i co im tą pracę może usprawnić. Nie, bardzo mi się właśnie od Mikołaja Szybskiego podobała ten koncepcja, że tam każdy ma jakiś budżet właśnie swój, który może dowolnie dysponować i wprowadzać jakieś tam usprawnienia, bo w większości firm to przechodzi przez jakiś tam proces akceptacji, im wyższa kwota, tym trudniej, ale jakby jedno z drugim się łączy i wprowadzenie turkusu w organizacji, ten lean, tą kulturę lean tak naprawdę umacnia, bo ludzie tych usprawnień robią więcej, robią sami. Tak? To jeszcze ja mam pytanie, bo w zasadzie to my kończymy, mamy 3 minuty, także jak ktoś ma pytania, to śmiało, a jeszcze mam takie pytanie, jakby ktoś po prostu dzisiaj chciał zacząć, niekoniecznie w produkcji, może być w produkcji, zacząć po prostu swoją drogę w stronę turkusu, to co byś mu polecił? Od jakiego kroku? Co by było tym pierwszym krokiem? Zacząć czytać i się edukować, tak? Oglądać te filmiki, oglądać turkusowe śniadania, przeczytać, pracować inaczej Lalu, przeczytać i oglądać na YouTubie Simona Sineka, przeczytać Daniela Pinka, także nie, zrobię może listę różnych książek, bo najważniejsze jest to, żeby ułożyć sobie w głowie pewny mindset i też zrozumieć, że to wszystko jest możliwe, tak? Zwłaszcza właśnie ten pracować inaczej, czy korporacyjni rebelianci, tam oni dają bardzo dużo przykładów firm z całego świata, typu, nie wiem, fabryki AGD w Chinach, nie, których to jest wprowadzone, czy fabryka jakaś autobusów w Hiszpanii, czy zaworu w Brazylii, gdzie mówimy, to jest niemożliwe, bo to produkcja, bo to Chiny, bo to nie ta kultura, bo to Polska, bo to coś, a się okazuje, że to jest możliwe wszędzie, tylko trzeba mieć odpowiednie faktycznie nastawienie do tego. I no, ja jestem zdania, że właśnie taka jakby edukacja, słuchanie ludzi, oglądanie, którzy to robią, czy którzy to promują, czy czytanie książek, które tłumaczą też, jak to działa i dlaczego, one dają nam też tą odwagę, że okej, weźmy to, spróbujmy. Czyli taka budowa świadomości. No, i bądźcie leniwi. Według tej definicji, która była podana wcześniej. Nie? No dobrze, kochani, mamy jeszcze 60 sekund, także do odwalnych świat należy. Ja, Intrek, ty jako podstawę. A, tak, tak. Zobaczę z powrotem, bo nie widziałeś. Podstawą to jest to sporo wspólnego z turkusem, dokładnie z pełnoznaczą. Tak, Aneta, już to wielkie dzięki za spotkanie. Dużo wartościowej treści. Pawle, stworzyliście super zespół, tylko zazdrościć takiego miejsca pracy. Dobra. Jeżeli ktoś miałby jeszcze jakieś pytania, to czy przez Łukasza, czy jestem na LinkedInie, czy tak jest. W innych miejscach też, także spokojnie możecie się ze mną kontaktować. Tak, plus są jeszcze takie notatki, nie wiem, czy wszyscy to widzieli, na naszej stronie internetowej, turkusowe śniadania, tam jest taki bardzo gęsty wsad, taki bardzo konkretny wsad,
Także też zapraszam, też będzie to wideo tam opublikowane i pewnie jeszcze ta lista książek też się tam pojawi od Pawła, także szczególnie zapraszam na stronę, żeby tam to wszystko było w jednym miejscu. Super. Tu jeszcze kilka komentarzy, ale to już takich podziękowań, także elegancko. Dzięki Wam wielkie i zapraszam. No, dziękuję za zaproszenie. I dzięki wielkie, że byłeś, że podzieliłeś się. Myślę, że jeszcze wrócimy. Dzięki wielkie. Dobra, dzięki, cześć.